Tak w ogóle to haj, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie, tak? Informacja w dniu dzisiejszym jest taka, którą widzicie z tyłu, o niej porozmawiamy za chwilę, że okazaliście się bardzo czujni, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Nie było jeden dzień filmu i pomyśleliście, że może coś tam się złego stało, bo Paula była w szpitalu i tak dalej. Nie, słuchajcie, Dawid wczoraj miał imieniny. No, rozumiecie to, nie? I nie chciało mi się wczoraj nagrywać, naprawdę. Stwierdziłam, że po prostu robię sobie dzień przerwy i nie nagrywałam. Jezu, coś mi w pępek ugryzło. Weź tu teraz wśród tej fałdy brzucha znajdź pępek, może tobie coś innego spędzi. Ale masz? Daj no. W ogóle jaki ty bałagan tu jakiś odstawiasz? Tak? Panie Mikołajko? Dobra informacja jest taka, że muszę założyć okulary, a jeszcze lepsza informacja jest taka, że wyglądam jak gościuwa, taka, tak, 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 proszę dla ciebie, guzik ci odpiął w sukience, lala, masz, o ja cię kręcę, teraz ja, tak? Dobra informacja jest taka, że Paula wyszła ze szpitala, jest o niebo, dosłownie o niebo lepiej. Ale to nie jest cała przygoda skończona, że tak powiem, bo Paulę jeszcze czekają inne rzeczy związane z jej nerką, bo cały czas pojawiają się komentarze, co Pauli jest. Paula ma po prostu problemy z nerkami i jeżeli przyjdzie czas, przyjdzie ochota, to będziemy dalej o tym dyskutować. Mogę tylko tyle po prostu powiedzieć, że jeszcze czekają ją inne rzeczy, ale jest teraz o niebo lepiej. Naprawdę jest milion razy lepiej, także jest w porządku. Paula zostaje w Koninie ze swoim bojem na święta, matko, na święta, na Sylwestra, ale za to rodzice przyjeżdżają, także spędzimy sobie fajnie Sylwestra. I wiecie co? Tak sobie siedzę wśród tych moich ozdób, nie? I mówiłam wam, że właśnie dla mnie, no święta to są święta, to są też inne dekoracje, nie? Bo tu choinka, bombki i tak dalej. Ale zobaczcie, jak ja teraz zdejmę te girlandy całe, to i całą girlandę z tego, to tu się zrobi łyso, jak w dupie po prostu, nie? No tu będzie taka łysizna, że masakra. I patrzyłam właśnie na jakieś takie girlandy, no wiecie, no wiadomo, no bez bombek, bez niczego. Takie fajne listki, jakiś taki bluszcz i może coś takiego właśnie kupię, żeby tutaj rzucić, bo tu będzie łyso po prostu jak łyso, no. W ogóle 13 godzina, a ciemno naprawdę jak w nosie, no i... W tej kamerze ja wiem, że tego tak nie widać, ale no dla mnie będzie łyso jak w nosie i tu rzucimy sobie właśnie jakąś fajną girlandę, w sensie taki bluszcz. No i na razie jeszcze zostawiam te ozdoby, jeszcze nie ściągam. Matko kochana, kto tu biegał, że gwiazda, co tam odstawiasz? Ej, wiecie co? Tak stanęłam. Nie wiem, czy teraz wam wrzuciłam. Zaczęłam sobie nagrywać, proszę bardzo, zaczęłam sobie nagrywać choinkę, tą przebitkę chciałam zrobić, nie? Tak patrzę na tą choinkę, a tu zobaczcie, to jakoś tak, tu jest coś wszystko popieprzone, w ogóle, ja nie, coś tu jest nie tak na tej choince, wiecie? Do Dawida, mówię, Dawid, ta choinka to jest jakoś tak dziwnie poubierana, coś tu jest nie tak, a on mówi, no tak, bo ona dzisiaj już leżała na podłodze. Ja cię kręcę, mówię, nie wytrzymam. Chodźcie widzowie, żeby było fajnie, posłuchajcie sobie moich skrzypiących drzwi. A z śniegu zostało dosłownie ty... No tyle. I tak gdzieniegdzie jeszcze jest lód, wiecie, tak ziemia zamarzła i to wszystko trzyma. A mamy teraz 6 na plusie, a jutro ma być 10. Ale dziwne, bo zawsze co roku na Sylwestra był śnieg, a teraz 10 stopni, a na Wigilię było 10, więc się zamieniło. No to takie urozmaicenie w tym roku jest, to nie? No fajnie jak na kombajnie. Nie, no ciepło jest, wiecie? Nie ma kto drzwi naoliwić. Czy ktoś chce się wziąć za to zadanie bojowe? Malwina, Bazyl, Ryszard. Co to za zebranie jest? Proszę, chodźcie. Idziemy. No, zapraszam. Chodźcie. Kto tu jest? Kto tu tak biega? Co to za dziewczynka jest? Uuu, co to za dziewczynka? To ja, Laurka. Cześć.
Widzowie, wy teraz patrzycie na mnie i myślicie, że mama puszcza jakiś inny film, który był w święta nagrany i nie został opublikowany? Nie. Wiecie, widzowie, że w tym roku święta wydarzyła się tragedia i musiała zostać uruchomiona pralka. Było szybkie kąpanie i nie zdążyliśmy na Urce zrobić ani jednego zdjęcia w tej sukieneczce mikołajkowej. Stwierdziłam, że po prostu dzisiaj założymy, bo później się znowu zapomni i nie będzie żadnej pamiątki. Dlatego dzisiaj pani Laurka jest mikołajką. Tak? Co tam kombinujesz? Cześć. Cześć? Cześć, no. Cześć. A i widzowie, słuchajcie tego, jest objawienie. Nie uwierzycie. Liska już nie sprzedajemy. Tego, z Fisher-Price'a. Tak? Włączyć? Proszę bardzo. Jedzie. Chowasz się przed nim? No, uwaga, bo jedzie. Papa lisek, papa. No jest ogromna miłość, słuchajcie. Ogromna miłość jest. Od wczoraj, nie wiem co się stało. Daj. O matko, on jest ciężki, a ty go tak nosisz. Taka ta dziewczynka jest silna, widzowie. Uwaga, jedzie. Ojo, uciekamy! Ktoś może kojarzyć z filmów, że Laurka się go bała do tego stopnia, a że aż się zaczynała trząść tak, bo się tak strasznie go bała. I my robiliśmy podejścia co jakiś czas. No i wczoraj nastąpiło takie pojednanie, że sobie aż tego nie wyobrażacie. Na schodach, na tym pierwszym stopniu, gdzie Laurka lubi siedzieć, siedzieli razem, oglądali Binga i słuchajcie tego, co się rano stało. No siedzimy z Laurką w sypialni, ja już ją przebrałam i tak dalej i mówię, no to chodź, zobaczymy, czy jest lisek. No to ona już pobiegła tutaj, a ja jeszcze tam, wiecie, pościel ogarnęłam i tak dalej, nie? No i słyszę, że ona płacze. O, cacy mu teraz robi. No zrób mu cacy, tak? Cacy. Przynieś liska. Daj buziaczka. Pani Mikołajkowa, proszę dać buziaczka. Proszę się tu cofnąć. O. Marynka, mówią mi. A daj buziaczko. No i słyszę, że ona płacze, no to lecę. A się okazało, że ona nie mogła liska znaleźć. Już był płacz za liskiem, także... No papa, tak? Jedzie lisek. Papa, papa. Pa. Ja już prawie skończyłam obiad, powyciągałam rzeczy na Sylwestra, które są zamrożone. Większość miałam surowe, po prostu pomarynowane, gotowe do przygotowania, no ale że się okazało, że rodzice nie przyjeżdżają, no to przecież nie zmarnuję tego jedzenia. I po prostu wzięłam i zamroziłam. I w sumie z jednej strony dobrze, bo teraz na Sylwestra praktycznie nie muszę nic zrobić, bo mam wszystko gotowe. Jakąś sałatkę jeszcze zrobimy do tego wszystkiego i mamy jedzenie po prostu z głowy. Ej, naprawdę, jest 13:15, a jest tak wyjątkowo ciemno, że nawet przy światłach mi ciemno. My dzisiaj na obiad rządzimy, mamy spaghetti i następuje podział, bo Laurce ciężko jest dać z makaronem spaghetti i zawsze gotuję jej inne i stwierdziłam, że po prostu ja też dzisiaj zjem z tym. Tutaj mamy jakąś resztkę grana gusto, więc sobie rzucimy. Zobaczcie, tu już jest uszykowana porcja dla Dawida do pracy, a tutaj jest, to nie jest takie wielkie, to się tak wydaje w kamerze. Często kamera nie oddaje wielkości i mówię wam, że to nie jest wcale duże, nie broniąc go, że by chciał zeżarać dużo, po prostu tego nie ma dużo i on ma spaghetti. Sytuację tym razem mam ułatwioną. Tutaj jest kapusta do golonek. Tu są golonki zrobione, które były zrobione w warzywach z napiwie. Tutaj jest surowa, zamarynowana karkówka. Tego jest bardzo mało. Także tutaj też wyjęłam to już do zrobienia. I tutaj też jest naprawdę niedużo bigosów. W ogóle jak pomroziłam, nie? Tu folia, tu folia, tu folia, tu pojemnik. W ogóle nie mam pojemników takich do mrożenia. Wiecie, muszę się w coś wyposażyć. A w ogóle w tym roku na Sylwestra to wszyscy się wściekli tak jakby. To znaczy u nas. Nie mówię, że wszędzie. U nas się tak ludzie wściekli i praktycznie wszędzie gdzieś ktoś powyjeżdżał, gdzieś ktoś powychodził i o matko boska, nie wiem co to się stało, ale wydaje mi się, że po prostu w zeszłym roku, jak byliśmy tak skiblowani, to bardzo dużo ludzi teraz nadrabia i po prostu wychodzi gdzieś, bo to jest masakra. Widzowie! Jedziemy! Trzeba dziewczynkę uśpić chyba. Zobaczcie, widzowie, co to się dzieje. Jedziemy! Ja nie wiem, czy to są odpowiednie gabaryty do tego wózeczka, pani kochana, co? Jedziemy! Uwaga! Teraz to już na luzie. Jedziemy! Jedziemy! Jedziemy, widzowie! Woohoo!
Super, nie? To normalnie. Tak? Jeszcze? Tak? Tam jest Mir z tyłu, on aż nie wierzy w to, co się dzieje, no? Jaki chill! Nogi do góry. Pani kochana, a zobaczcie. Wtedy, co była awaria, nie wiem, czy w tej kamerze widać, mam nadzieję, że nie, to tatuś, włączając pranie, ale to nie było celowe, niechcący, wiecie, jak to rzeczy dziecka są takie malutkie, no to wrzucił te rajstopki razem z tą sukienką i tam jeszcze kilka innych rzeczy było i one zafarbowały na taki różowy kolor, ale chyba w tej kamerze tego nie widać. Jak fajnie. Tak? Cudownie jest, nie? No to zobaczcie, teraz Bing z tyłu, mama buja, a trochę jej zasłaniam, patrz jak głową kręcić, prawa, lewa, tak? Aż cię zamurowało. Ja nie mogę. Rurka, fajnie. No ta, no ręce za głowę jeszcze. I patrzcie, do tego Bing, co prawda wyciszony, ale Bing, zobaczcie jaki chill. Nie no, fajnie. Wow, nie? Mir powiedział, że wow. A jak Mir mówi, że wow, to znaczy, że wow. A to miał być wózek dla lalek. Na razie 5 minut. To moje z AliExpress, to etui, które w zeszłym roku uległo mi zniszczeniu, w tym roku również, bo nie wiem, czy widzicie, ale dwa poroża mi odpadły. Nie miałam jednego, już nie mam dwóch. Renifer ma tylko uszy. Przerwa. Tak? Idziesz? Matko widzowie, gdzie ona idzie, ta dziewczynka? Wozimy Lalę teraz, tak? Laurkę mamusia powoziła, teraz Laurka Lalę. Jedź z nią na spacer. O kurczę. Wykręć dobrze. Coś tam wózek ma awarię, kurczę. A wiecie, co jest najlepsze? Tu kok zrobiony, zwykły kok, zwykły makijaż, nie? Ale łeb tłusty od góry. Ja wiem, że w tej kamerze to chyba nawet nie widać, tak mi się wydaje. I w ogóle jakoś tak, wiecie co? Te leginsy nie nadają się do mnie do domu. Dlatego, że ten materiał jest taki... Jakby to powiedzieć? Bardzo obłażący. Mam inne leginsy, które są czarne, ale są właśnie tak fajne materiały, że przy zwierzętach nie aż wózek skrzypi. Przy zwierzętach nie obłażą, a teraz te są coś nie tak, ale są zarąbiste. Kogo ty wozisz? Tam nikogo nie ma w tym wózku. Tam nikogo nie ma w tym wózku. Kogo ty wozisz? Tu masz Lalę, zobacz. Matka coś tam poprawia, coś tam jest nie tak z tym dzieckiem. Co tam jest nie tak? O, teraz ty, całuj ją. Ona ją przytula na razie, tak? Jedziesz, papa? Papa! Papa, 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 papa! Teraz jedź. Pojechała na spacer. Ja cię kręcę. Puściła wózek, dziecko poleciało. Co ty robisz, matka? O, podleciała do niej. Poprawki. O, wracacie bez wózka? No to chodź. Daj jej buziaczka. Zrób. No pewnie. Najeździła się już, tak? Nie, wraca do wózka. Cicho, wraca do wózka. Jednak nie, nie będzie jeździł. Włóż ją do wózka. Coś nie? Chodź, malujemy. Jeszcze mamy bączka. Puszczamy bączka, chodź. Bączek nam skrzypi. Chodź, puścisz bączka. Tego tu. Widzowie, ona się pogniewała. Chodź tu. Nie ma śniegu, ale tęsknię za bałwankiem. Jezu, jaki brzydki. Znaczy, jaki ładny inaczej. Oczy, marchewa i szczotka. No, puść bączka. Brawo. No, brawo. Nie no, to już jest hit. Lisek z Lalą we wózku. O kurczę. Coś tam idzie nie tak. Laurka się nie poddaje. I co zaraz będzie? Patrzcie, zaraz będzie płacz, bo nie będzie mogła wyjść. Nie no, i bandytę bierzesz i we wózku siedzisz? Ja cię kręcę, słuchajcie, dwa w jednym jest normalnie. Oho, patrzcie, już jest coś nie tak. Pomóc? Pomóc ci wyjść? Znowu czas na jeszcze świąteczny kubek. Bardzo lubię ten kubek. W ogóle lubię te szklanki z podwójnym dnem.
I zimniuteńki soczek pomarańczowy z lodówy. No to chlub w ten mądry dziób. O, jakie dobre. Widzowie, pani się buja na szopie teraz. Ten szop tak trochę no słabo się buja, powiem wam szczerze. Ja wiem, że to jest też dla dziecka takie zabezpieczenie, żeby nie wiadomo jak mocno to nie było. Ale to jest chyba dla mniejszego bobasa, wiecie? A tam jest niby napisane, że od 1 do 3. A tu gdzie? 15 miesięcy dziecko już się bujnąć na tym nie może. Także no jeszcze jest opcja, że wyciągacie te kółka i on jeździ. O, ale też ogólnie fajny fotel jest, wiecie? Ona czasami lubi sobie po prostu usiąść. Tak! O ja! No, zobaczcie. Widzisz, tobie samej lepiej idzie niż... Baba! No, super. No to widzowie, zmieniamy zdanie. Jednak jest czasami fajnie, nie? O! Ekstra, nie? Jaki chill! Mama! To jest ten mechanizm, który jest tutaj w tej łapie tego szopa bandyty, nie? No powiedzcie, że on nie wygląda jak bandyta z tych oczu, nie? No po prostu taki przestępca rasowy. I się okazało, że ej, to w ogóle jest na rzep zrobione, żeby to wyjąć. No bo żeby pewnie później sobie łatwo baterię wymienić, nie? Ale no mówiłam wam, że to jest w takim miejscu. Ona chce się tu nachylić, jak siedzi na tym. To pewnie gdzieś w uchu albo tu w tej rączce by było o, a tak o. O, tańczymy. La, 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 la. La, 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 la. Ale rytmicznie nam poszło. Ręce w boki. La, 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 la. Jakby nie było, Laurka ma swojego... O, widzicie? Ona chce się tu nachylać. Ja włączę. Prywatnego szopa przestępcy. Co tam kombinujesz? Ona coś kombinuje, widzowie. Ja nie wiem, o co chodzi tej dziewczynce. Co ty robisz? Co? Chusteczki? A mówiłam wam, że ona właśnie lubi robić takie coś jak teraz, bo znowu jej zęby wychodzą kolejne, po prostu jest masakra. Jeden za drugim wychodzi, ale w sumie, jak to mówią, dobrze, bo już będzie wszystko z głowy. Naprawdę ma już tyle zębów, że... I ona właśnie lubi wyjąć sobie tą chusteczkę. Wiecie, w składzie jest tylko woda, to krzywdy sobie dziecko nie zrobi. I ona po prostu wkłada to w usta i siedzi tak z tą chusteczką i tak jak wam mówiłam, ona sobie łagodzi to, bo ja widzę, że ona potrafi wziąć i siedzieć w ustach z tą chusteczką. Baba! Baba! No, papa! Baba! Baba! Nie, no to tak trochę papa, trochę baba wyszło, nie? Baba! Nie, teraz to jest baba, to nie. No bez kitu, zobaczcie, wnętrzności jej widać. To są te misie na fundację TVN, ale powiem wam, że są... Bardzo mi się podoba ten misiu, śliczny jest. Jest z takiego bardzo przemiłego materiału, ale jest bardzo licho wykonany. Serio. Ledwo tylko coś zrobisz, tu kokardka się urwała, tu ręka się... Nie, coś tu jest nie tak z tym misiem. Jak widzicie, widzowie, taki chill, loose, light. Ja chyba sobie też włożę chusteczki w usta, żebyśmy razem... Tak, tak! Żebyśmy razem tak siedziały. Jeszcze w starym roku się z wami witam. Nie wiem, czy jutrzejszy film się pojawi jutro, czy w nowym roku. Więc w razie czego, ja życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Dużo, 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 dużo i jeszcze raz bardzo dużo zdrowia dla was na przyszły, nadchodzący nowy rok. Miejmy nadzieję, że dla wszystkich z nas będzie on zdecydowanie lepszy. Realizujcie się, spełniajcie swoje marzenia. Pamiętajcie o jednym. Jeden, jedyny raz się żyje. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Jak nie lubi szampana, to pije co innego wtedy, no. Spinamy wroty ze wszystkimi. Spełniajcie swoje marzenia. I co jeszcze? Oby w przyszłym roku było jeszcze więcej filmów niż w tym. Zaraz postaram się napisać wam, ile w tym roku wyjechało nagranych filmów przeze mnie. I jakoś nigdy nie byłam tym faktem zmęczona, nagrywając codziennie. Dzięki serdeczne, zapraszam na jutro albo na pojutrze. Bawcie się dobrze w domu, czy w dresie, czy w piżamie, czy bez makijażu, czy na sali. Hulańce, tańce. A kaca jak najmniejszego. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad. Feel it too.